Eluwina, witam w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Miles Morales. Hejka, mam dobre wieści. Zamknięcie tych labów poważnie nadwyrężyło moce przerobowe Roxxon. Kamień z serca! Nie oznacza to jeszcze końca firmy, ale uratowaliśmy masę ludzi. Jak się zobaczymy, stawiam nam hot dogi. Przyjmę! Dzięki! Fuck, już tam nie wyjdziemy chyba. Jak moje testy? No, nie tak źle. Hej, banda z biegów stratwy zablokowała ulicę i wzięła zakładników. Testy. A nie, bo to 3600, dobra, ale to można zrobić. Cieszę się, że zadzwoniłeś. Przyda mi się przerwa. Od czego? A wiesz, takich tam. No więc poszedłem do waszej starej pracowni. Chciałem cię znaleźć. Wydaje się, że tuż przed moim przyjściem mogło tam dojść do jakiejś walki. Wszedłem, rozejrzałem się. Dowiedziałem się, Oriku. Tak mi przykro. Dowiedziałeś się tylko tego? Naprawdę chcę pomóc. Ale musisz się otworzyć. Tak mi przykro, że twoja mama ucierpiała. Gdyby ten nowy Spider-Man odpuścił, wszyscy byliby cali. Nie staraj się mnie odwodzić. Wiem, co robię. Okej. Dobrze. Cóż, to mój wielki sekret. Dlatego nie miałam czasu. A twoja wymówka? Wiesz... Szkoła, wolontariat, fist. Zawsze masz coś takiego na głowie. Jak jest na serio? Tak na serio to... Nie mów. Brałem na siebie ostatnio zdecydowanie za dużo obowiązków. O. Przez co ucierpieli znajomi. Ale chcę to naprawić. Może weź mnie do swojego grona, klubu, ekipy? No nie wiem. Słuchaj, Rick był... Był najlepszy. Rozumiem, czemu to robisz. Jeśli to się przyda, to pomogę. Jeśli nie, nie przejmuj się. Nikomu nic nie powiem. Dobry z ciebie przyjaciel, Miles. Dobra, to chodź. Gdzie? Ona wie, że my wiemy, że ona jest trackerem? Fisk. Wiesz, że mam lęk wysokości. Będzie dobrze. Mam cię na oku.
Musisz udowodnić, że się nadajesz. Wyjaśnię ci, jak dotrzemy do Fisk Tower. Rozlokowaliście się u Kingpina? Kiedy poszedł siedzieć, jego budynek zajęli federalni. Nie sprzedali go, więc się wprowadziliśmy. Jak ja się montam się? Jak się w to wszystko wplątałaś? Underground, Tinkerer! Tinkerer to moja rola. Stworzyłam im wszystko. Od masek, po broń. I te materie. Tak. Underground próbował okraść pracownię i wydało się, nad czym pracuje. Mamy układ. Wiem, że ścigasz Kriegera, ale co oni z tego mają? Oprócz spluw. Sławę. Chcą być tak znani, że wszystko będzie im wolno. Nie przeszkadza ci to? Sama nie pokonam, Roxon. Chodź. Musisz przeskoczyć z dźwigu na balkon. Bez zawahania. Obserwują? Przez okna. Musisz to zrobić. No dalej, uda ci się. Że tam? Nie mogę zdradzić, że jestem Spider-Manem. No właśnie. Ty. No Miles, postaraj się. Mam cię. To jestem oficjalnie w klubie? Pewnie. Ale uważaj. Ta ekipa nie pokocha cię tak od razu. To tutaj nasz plan nabiera kształtów. Przedstawisz mi plan? Co robisz z Nuformem? Krieger twierdzi, że go ukradłaś. Ukradłam jeden zbiornik. Wprowadzam trochę zmian. Nic wielkiego. Dziś po prostu się rozgłość. Okej. Dobrze, że jesteś. Gavin cię wzywał. Nie teraz. Mamy nowego rekruta. Dobra. A niech mnie. Ty to wszystko zbudowałaś? Tak. Underground mnie nie zna. To programowalna materia? Nowe rozwiązania? Na Spidermana, tak? Na naszą niespodziankę tygodnia. Chyba nie zaprowadzi go. Wow! Ej, zarąbiste. Ile razy mam mu to wyjaśniać? Miles, muszę coś załatwić. Zaczekasz tu? Dobra, pewnie. Teraz mam szansę. Muszę się dowiedzieć, gdzie trzyma Nuform. Może tu znajdę jakieś wskazówki. Kingpin? Fisk by się wściekł. Gościu jak mnie podali przejści pokoju. Dostaliśmy się do każdego. Stalar jest nasze. Tajny pokój. Dobre miejsce na zabójcze paliwo. Dziwnie się tu czuję. Underground ma teraz swoje 5 minut. Moim zdaniem to na nim powinniśmy się skupić, a nie na tym Nuformie. Nie na tym Nuformie. Może trzymają go tutaj? Niezła sumka. Na dole jest więcej. Gość praktycznie nas sponsoruje. Czy mi się to podoba, czy nie? Wow. Więcej na dole. Brzmi obiecująco. To rzeczy gangu Martina Lee? Demonów. Trofea. Jeśli mamy zastąpić Fiska, musimy pokazać, kto tu rządzi. Jeśli pokonali demony, muszą być nieźle wyszkoleni. Ciekawe, gdzie trenują. Mogą korzystać z tajnych pokoi Fiska na parterze. Numer 2. Na dół na szkolenie. Właśnie tam muszę pójść. Dam znać Gankiemu. Tu walczyłem jako Peter. Do kogo piszesz?
Do mamy. Ca, przyda mi się w domu. Teraz? Serio? Ca, ma nadgarstek w gipsie. Pomogę jej z kolacją. Mówiłeś jej, że... Dzięki. Wyjdziesz stąd tędy. Wrócisz niedługo? Pewnie. A jak jest Spider-Man? Sprawdźmy, jakie sekrety skrywają na dole. Ganki, jestem w szybie. Nieźle. Dowiedziałeś się, gdzie trzymają Nuform? Jeszcze nie. Ale Finn szła gdzieś na dół, więc będę próbował ją śledzić. Hej, kiedy się tak ciągasz przez szyby, czujesz się jak w filmie? Nucisz sobie złowieszcze melodie? Boisz się, że cię złapią i wtrącą do klatki wiszącej nad stawem z aligatorami i że będziesz musiał zrobić bombę, żeby uciec? Co? Nie! Okej, dobrze wiedzieć. Dobra, jestem w Atrium. O, działa. Zakończę kilka sesji treningu. Pomyślisz, że znowu tu wróciliśmy. I poszukam tajnego pokoju. Mam ich pozałatwiać, tak? Nie. Pasie, to skrzydło. Mają monitoringu czy coś, no nie? Oj, dostali! Myślałem, że umarł. Ej, nieładnie przyjechał. Wciąż nie ma. Gdzieś tam musi być. Czy
Czytałem wywiad, w którym Fisk mówił, że lubi sztukę, która czemuś służy. Co to znaczy? Nie wiem, ale w jego domu znaleziono kilka tajnych przejść ukrytych za dziełami sztuki. Więc... Ta, czaję. To szukam. Dobra! Chyba coś mam! Tego to nawet Peter nie odkrył. Ta beczka jedzie ze mną. Głęboko. Wielu gangsterów ma takie przejścia. Może Fisk planował tędy uciec przed drugim Spider-Manem? Powinien zamontować szybszą windę. Może by uciekł. Lepiej nie podsuwajmy super łotrom pomysłów. Racja. Chce ktoś beczkę, która zniknęła? Nuform jest niebezpieczny. Wiedziałeś, że nie będzie lekko. Wiedziałeś od początku. Jeśli my też zachorujemy. Jak się boisz, to możesz odnieść. W Undergroundzie nie ma miejsca dla słabych. Słyszysz? Nuform szkodzi też ludziom z Undergroundu. A oni nic sobie z tego nie robią. Ciekawe. Przewieźliście Nuform? Bezpiecznie? Tak, do laboratorium. Ganki, przewieźli Nuform. Zbiornik może nie być bezpieczny. Był ciepły, brzęczący, jakby niestabilny. Przez nowego Spidermana. Jego moce zaburzyły strukturę. Niech nikt nawet tego nie dotyka. Ich kryjówki. Nuform musi być w jednej z nich. Dam radę je namierzyć. Tylko przybliż się trochę. Nic właściwie o tym nie wiemy. Co to jest? Skąd pochodzi? Mój brat stworzył Nuform. Główny chemik. A Roxxon go zabił. Będę walczyć, aż Roxxon padnie. Pomożecie? No jasne, że tak. Dobrze. Potrzebny jest prąd. Generatory, akumulatory, co tylko znajdziecie. Przynieście do teatru. O, wow. To dzień dobry. Bardzo mi się podoba. Rób co możesz, a ja tymczasem zbadam mapę, którą znalazłem. Dobra, to ja dalej razem prądem. Masz ty już tu. Daj mi te miecze, proszę. Szlak! Aż sobie rękę złamałem. Ale ładny ekran ładowania. Świetne jest to, że pogoda też się zmienia. Wow! To nowy ruch? Dary! Nie wiem co zrobiłem, ale podziałało! Okej, okay. Rób co możesz, a ja tymczasem zbadam mapę, którą znalazłem. Dobra! To ja dalej razem prądę. W końcu wykreślę z listy walkę w skarbcu gangu. Spidey już walczył, nie? Z tym Shermanem, w sensie Shockerem. Oczyściłem to twoje zdjęcie mapy. Underground upodobał sobie place budowy Fiska. Powrót do korzeni.
One, two, three. Dobra. A jakiś teatr? Win coś mówiła. Teatr? To bardzo... Nie mów tego. Dramatyczne. No tak. Chodzi o Jem Fieter. Najpewniej tam ukryła Nuform. Muszę tam pójść. Pomogę ci w teatrze. A jeśli chcesz najpierw zbadać kryjówki, znam kogoś, z kim możesz pogadać. Super. Dodam kryjówki do listy zadań i dam znać, jak dotrę do teatru. A ja będę tutaj siedział i głowił się nad błędami w Speed na nagonie. Do spotkania Finn z Undergroundem w Rzym zostało trochę czasu. Sprawdzę, co tam w aplikacji. Może dzieje się coś pilnego. Wstępna aktywność. Super. Mamy trop. Ja waria śmigłowca. Dobra. Mamy trop. To mnie przeraża, że już się to zrobić nie da. To mi się podoba. I to trójka jest, tak? Tak. Piękne. Dobra. To w następnym odcinku porobimy sobie te. Dziwnie latający śmigłowiec wśród drapaczy chmur nie wróży najlepiej. W następnym odcinku zrobimy sobie te trzy bazy. Koniec hakowania. Spider-Man na ratunek. Co ty, to tyle? Dobra. Czy nas na coś stać? Podejrzewam, że tak. Mamy nowy oczywiście ruch. Oślepiające światło. Jednak nas bardzo nie stać. No cóż, dobra. Chwila. To dostajemy za mamy trop. Co chcę zrobić? Zlikwiduj wszystkie kryjówki undergroundu i laboratoria Roxxon. To to zrobimy. Tego się jeszcze nie dowiemy. I to wiemy, i to wiemy. To jest pewnie... No, to wygląda jak kostium od Prowlera. Ciekawe, dobra. Ocalił. Co
teraz się udajmy. No mamy drogę. Artystka uliczna Hayley wie coś o ludziach, którzy rozbijają się po Harlemie. Ciekawe co z Hayley. Mam się z nią spotkać w parku CJ Walker. Tu do was zaspadnę. Jeszcze trochę. Czas na imprezę. Nogi! Hej. Jesteś Hayley? Zawsze może się odezwać przez apkę. Ganki mówił, że wiesz coś o gościach, którzy rozrabiają w Harlemie. Poszłaś za nimi? To dość ryzykowne i odważne. Polecę tam i rozprawię się z nimi. Spoko, nie dam się zabić. Mam nadzieję. Hej stary, Hayley powiedziała mi, gdzie znajdę bazę naszych kolegów. Spróbuję im odciąć możliwość komunikacji z szefem. Sprawdzę maszty telefonii, przejrzę połączenia sieciowe. Może dowiem się, jak rozłączyć ich na dobre. Super, odezwę się na miejscu. Zdecydowanie ich kryjówka. Pozbędę się ich i zobaczę, czy dam radę zamknąć cały interes. No to miłej nawalanki! Fuck. Masz dziś rozmowę z szefem? Właśnie niedługo mam się z nim zdzwonić. Nie twoja wina, że pojawił się pająk i przygotował nam plan. Ah!
się to! Co i to nic nie dało. Zębate. Gdzie wejść? Koło zębate otworzy drzwi. A, że tu. Nie tego się spodziewałem. Musi być coś więcej. Ślady, które znikają. Białe ślady. Którego nie wolno wciskać. Zaryzykuję. Wow. What the fuck? Hej, sprawdziłem sieć. Połączenia wideo z tratwą na pewno wychodzą stąd. Trzeba zerwać połączenie, zepsuć komputer, byleby nie mieli kontaktu z szefem. Dokładnie. Złowrogo wyglądająca podziemna kryjówka, w której planowali akcję przeciwko Harlemowi. Nieźle, nieźle, nieźle. Chciałem powiedzieć, że pewnie to będzie milion rzeczy do rozejrzenia się. Dom opieki Fist Północ, salon Caleba, podstacja, wszystkie ich cele. Kasa, ziemia, władza. Gość chce mieć wszystko. Ale nie rozum. Ktoś tu zainwestował w dobry zoom. Chcą mnie znaleźć. Spidey. To dlatego Pete powtarza, żeby nie zdejmować maski. Chyba to sobie pożyczę. Powiesimy sobie nad łóżkiem. Naprawdę mają gdzieś, że mogą kogoś skrzywdzić. Byleby zadowolić szefa. Że co mogą? Kogoś zabić chyba powiedział. Kasa. Ich szef jest nadziany i bez napadów na banki. Kawa, kto jest im ich szefem? Pomożesz z atakiem hybrydowym? Pewnie. Ale najpierw spróbuj V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Jeśli to wszystko należy do tego, o kim myślę. Co? Co się dzieje? Kim jesteś? O kurde. Fisk? Kingpin. Przebierający się dzieciak. Udający, że jest Spider-Manem. Mogę przerwać połączenie stąd. Niech nie przestaje gadać. Fisk. Powstrzymałem twoich ludzi w Harlemie. Nie zagrażasz mojej dzielnicy. Twojej dzielnicy? Coś takiego. Zobacz.
Po pierwsze, wow, jest Fisk, po drugie, trochę mu się chyba tekstura zepsuła, bo to miało tak być. Jeśli staniesz mi na drodze, ucierpią właśnie te osoby, które chcesz ochronić. Co to znaczy? Nie wiem. Musimy to rozgryźć. Lepiej wrócę do Hayley i dam jej znać, że się nimi zająłem. CG Wellcare. Miles, Hayley napisała. Ludzie Fiska atakują park CJ Walker. Przecież ich wykończyłem! Część jeszcze przesiadywała w okolicy. Musisz się sprężać. Urządzają rozrubę na imprezie. Powiedz Hayley, że już lecę! Pociągu by się było łatwiej złapać. Albo na nim przysiedzieć. Fajnie tak chcę na pociągu podjechać. Trzeba było się tu nie zapuszczać! Do tyłu! O Boże. Nie żyje. Jesteś mój. Miles, Jamie dała mi znać, że zdążyła wyprowadzić ludzi. Kryją się w miejscowym sklepie. Zastanawiałem się, gdzie są wszyscy. Niech tam siedzą, dopóki nie rozprawi się z tymi zbirami. Okej. No cholera, Spidey! No i dupa, już nie będzie z triku. Mogę strzelać! Zalenie byle dzieciak was załatwi! Chcę zrobić serię 100. Wtedy też będzie achievement. Jak widać, nie jest tam podpisane. Nie wiecie? Harlemu strzeże Spider-Man! No właśnie. Tak. Ten symboliczny kokon. Nie ma sprawy. To też mój dom. No i mamy nowy strój. Nie sądzę. Pa, Hayley. Oby do zobaczenia. SC pokazał. Nie no, mamy nowy strój. No zimowy. Fajny, w skarpecie. I w ogóle. A na ten nas jeszcze nie stać.
wykurzyliśmy Fiska z Harlemu. Razem. Nie próbuj się z tym nie zgadzać. No dobra, racja. Zrobiliśmy to razem. Jakie to uczucie być miłym Spider-Manem z sąsiedztwa? Całkiem spoko. Nie ukrywam. O, byłbym zapomniał. Usłyszała ona z Danica Hart. Zaprosiła mnie do swojego show. O, ekstra! Masz tremę? Tremę? Nie, ale co powinienem się ubrać? W przypadku podcastu to chyba mało ważne. A co jak usłyszę, że mam na sobie dres? Co jeśli będzie chciała włączyć kamerki? O kurde, muszę się szykować. Nara! Daj nas nie stać, bo mamy 13, nie 18, no właśnie. Dobra, w kolejnym odcinku załatwimy sobie bazy, no i pójdziemy robić chyba już misje zimowe, o, zanim opadnie kurtyna, to jest chyba ostatnia misja, albo i nie. No. Wrócę do szukania uniformu. Polecę do teatru. Więc dziękuję, Rubina.